To jest w ogóle popier... że ja mówię, że kocham tę gierkę, gdzie próbuję wam wmówić na pokaz, że jej nienawidzę. A przecież ja jestem takim samym gotikowcem jak tutaj połowa sceny. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku Goticzka na poziomie koszmar zaawansowany. I panie i panowie, dzisiaj wrócimy sobie do Korinis, wykonać jakieś tam zadania powiązane chociażby z Jarkendarem. I myślę, że to jest również pora na zrobienie obozu bandytów. Tutaj wątek zaginionego, zdaje się, pirata. No i trzeba wykonać skok wiary. Czyli co, rozmawiamy z Owenem. I dowiadujemy się, że Malcolm zaginął. W takim razie każdy ten wątek zna, bo przecież graliśmy 1000 razy. I lecimy tutaj i zdobyte osiągnięcie czarna dziura. Tak zwany black hole. Tutaj sobie płyniesz, rozumiesz? Ty! Dali aligatora! No i... i ten aligator... Ja pierdoli! Ale to dobrze, wiecie co? Dobrze, że padłem. Nawet lepiej, że padłem, zobaczcie, bo jestem teraz na etapie zbierania tutaj sprzętu od Bartholomew. I znowu zadanie magazyn piratów. A co to powoduje? Że jestem w stanie odrobić lekcję, bo pisaliście mi również, żebym ten magazyn... No... cofnął save'a i zdobył to, co było w środku, bo był tam rzekomo chlebek. Gdzie było przekłamanie, to podobnież, no po prostu nie poszedłem do budynku, który faktycznie magazynem był. Tu jest Bartholomew, a tu jest magazyn. A widzisz. Czy były te chlebki? No i nie było chlebów i gościu powinien bana wyłapać, bo mnie zbejtował. No okej, okay, jest sporo sprzętu ciekawego, skórzane mieszki. Ale to jest, po prostu kocham to w komentarzach. Pierdoli mi jeden z drugim bzdurę, że ajajaj. Zbejtowany zostałem, także chłop do bana jest. Oddajemy kluczyk. Ktoś tam mówił, że cała intryga questik będzie z tym związany, a tak jak widzę to... No nie wiem, co mam o tym myśleć. Wracamy do krokodyla. Takich ciekawostek to mogę... Ja pierdolę, tu są dwa aligatory? Jeszcze gorzej. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to świeżutko premierę miał Starfield. I co ciekawe, na Reddicie byłem na wątku. Jeszcze zanim chłopakom na Steamie się odblokował i to chłopakom, którzy wydali potężne pieniądze na tą edycję kompletną, premium, preorderową. Jeszcze zanim im się odblokował, to już goście z Reddita na... O nie! Odczytujemy. Chłopcy z Reddita już, że tak powiem, wstawiali linki do wersji zapasowej. Płacisz potężne pieniądze, chcesz być, że tak powiem, przed innymi, mieć pierwszeństwo, a jeszcze zostajesz w tym momencie robiony w tyłek. Ponieważ chłop, który nie zapłacił, i tak będzie miał to pierwszy w tej samej jakości. No i przede wszystkim za darmo. Ogólnie cała sytuacja jest jakaś dziwna, bo gierka jest w Game Passie, więc świeża premiera, wielka, wydaje się, że kontender do gierki roku, a jednocześnie jest za darmo? Poniekąd? No, za darmo to relatywne, no bo trzeba mieć najpierw Game Passa, ale rozumiecie, o co chodzi. Co najmniej coś tu, kurczę, jest jakieś drugie dno tej sytuacji. Kamienna tablica włócznika. A właśnie, tabliczki! Pisaliście mi, że tam będą jakieś ciastka, pierdoły. Tabliczki. Tabliczki level 1. Pytanie, czy oni coś tu zmienili, bo zobaczcie, wartość tych tabliczek wszystko po 500, a to oznacza, że czy one są wszystkie równego poziomu, dajmy na to pierwszego, bo jeżeli tak, to czy oni zmienili coś z nauką języków tych tabliczek? Bo wychodziłoby na to, że jeżeli wszystko jest pierwszego poziomu, to wystarczy, że się nauczę pierwszego poziomu właśnie. Tam ogólnie, jeśli chodzi o Starfielda, to spora była intryga, bo ludzie płakali, że gierka nie będzie miała 1000 planet i tak dalej. Troszkę jak z gotikiem, trochę jak ze mną zresztą, bo ja jestem niby nie gotikowcem, a jednocześnie śmieję się, że remake nie będzie gotikiem, że to będzie remake. No bo w istocie, tak, to... O! I doszliśmy właśnie konsensus, o co mi chodziło. Bo tam płakali, że obrażasz go, ty... Nie obrażam. Chodzi o to, że...
To nigdy nie miało być gotikiem 1 do 1, okej? Umówmy się, mamy gotika tu i teraz, chcecie gotika drewnianego, gdzie cieniostwora sobie tankujesz w ten sposób, to masz gotika. Gothic Remake to ma być remake, to nie ma być gothic, to ma być remake, to ma być coś stworzone, zremakowane, stworzone od podstaw, bazowane na materiale źródłowym, inspirowane, ale to ma być remake, czyli gierka, która... No nie będzie 1 do 1, okej? Nie obrażajcie się, proszę! Ja nikogo nie... Naprawdę, ja nie próbuję wam nacisnąć na odcisk, mówiąc, że to będzie słaby gothic, bo to w ogóle nie będzie gothic, ale to nigdy nie miało być gothiciem. Pozdrawiam, ja naprawdę was kocham i kocham gothica, dlatego bronię tej może świadomości tożsamości gothica, okej? Bronię, bo gothic to jest gothic. To jest gothiciem, to co tu się dzieje, to że cieniostwór ląduje na 4 łapy. Odpaliłem się, zawsze się odpalam, jak typowy Polak, łysiak, co się triggeruje o byle bzdurę, ale no, rozumiecie. Mimo, że nie jestem, ja się nazywam nie gotikowcem, a gotika, bronię. Padam jak frajer. Co? Ty, jakiś unikatowy tekścik bezimienny zapodał. Ale jazda, tyle gram i zobaczcie, teraz jakiś był... No nie wiem, nie znam rosyjskiego, by z tym przygłupem, ale... Jak to jest możliwe? Już na tym gameplayu mam ileś godzin. I pierwszy raz buguje się w beczkach, dlatego to będzie gothic, właśnie takie mikrobłędy ze... No, widzicie? O tym mówię! Dlatego gothic jest gothiciem, dlatego inne gierki nie będą gothiciem, bo to jest gothic, zacinanie, stanie postaci na baczność przy błędach animacji, gdzie próbujesz zrobić coś takiego. Motyw, gdzie, no nie wiem, goni cię potwór, ty cofając się nie jesteś w stanie broni wyciągnąć, ja spamuję 1 i co? Postać cofa się i nie jest w stanie, bo jedna animacja na raz. Coś pięknego, ja naprawdę kocham, to jest w ogóle popierdolone, że ja mówię, że kocham tę gierkę, gdzie próbuję wam wmówić na pokaz, że jej nienawidzę. A przecież ja jestem takim samym gotikowcem jak tutaj połowa sceny. Tylko oczywiście, no, promuję się na antygotikowca, licząc na jakieś benefity w postaci, że się będę wyróżniał. Nie, jestem takim samym nerdem jak wy. Powiedziałem to i nie wstydzę się tego. Dobra, wracamy do rozgrywki, bo już, no, troszkę popłynąłem, ale... Emocjonalnie podszedłem, bo zależy mi po prostu. Dobrze, że jesteś. Mamy nowy... Na nowych informacjach mi zależy. O, muszę porozmawiać z Rordianem, ale na czerwono z jakiegoś powodu. Nefarius mówił o potopie, jeśli chodzi o kruka, relikty. Zatopione miasto, zadanie zakończone. Naucz mnie dziwnego języka. 5 punktów, właśnie. Oczywiście, no, być może nie jest to optymalne w tym momencie, ale weźmy to. Za 5 punktów i co? I spamujemy te tabliczki. Bonusy idą oddzielnie. Musisz uważać na to, co mówisz. Tego jest więcej. Magiczna. A nie mogę odczytać. I to jest prawda. Stół do czytania tablic. I to już? Co jest, kurde, grane? Dlaczego? Dobra, nieważne. To i tak były te najbardziej, powiedzmy, istotne tabliczki. Na HP, na manę, na coś tam. Przysyła mnie Saturas. To skip, 5 budowli. Coś tam o tych budynkach, nie ma problemu, my jest w stanie wyczyścić, jesteśmy już. Kamienna tablica uzdrowiciela, o. I to mnie się podoba. Czyli znowu plus 10 HP? Proste, mordo. I już 50 punktów HP sobie zwiększyłem. Tu jeszcze można by jakiś pierścionek optymalniejszy, powiedzmy, założyć, bo co ja mam? Barema? A bo ja w ogóle nie mam pierścionka założonego na drugim slocie, widzicie? Czyli coś na HP? O! I patrz, byku, 360 HP. A biegałem z poziomem 208. No i już ta postać jakoś wygląda. Jeszcze może tam jakieś zadania w Korinis będą odnośnie... Coś było z wątkiem piratów, ale... Czekajcie. Magazyn piratów, nie? Szpiegowanie bandytów? Nie, fajka Jacka, no wiemy, interesy z piratami. Dobiłem targu z piratami. Co, kurde? Czyli do Kronosa muszę wrócić, nie ma problemu. No, normalnie jestem pewny, że to było zadanie związane z Gregiem. Miałem o coś Grega zapytać. No 100%. Czy ja już wykonałem to zadanie, po prostu prowadząc dialog? Popierdolone, o tak wam powiem. O, przeklęta latarnia!
wygląda na to, że pirat, który zabił Stefana, to nie kto inny niż Jack. Muszę z nim... No to wracamy, wykonamy dwa naraz zadania. Z Jackiem jako palaczem fajki i z Jackiem jako fucking mordercą. Patrzcie tego bandytę, udaje, że jest niewinny. Przyniosłem ci fajeczkę. Atliczna, coś tam. Co to znaczy w ogóle atliczna? Dziękuję. Ahoj, Kelwarze. Kelwarze? Co? Nawet nie próbuj zaprzeczać, Greg powiedział mi o tobie. No i co z tego? Wygląda na to, że nie jesteś tak dobrym człowiekiem, jak mogłoby się wydawać. Ja nie pani Maju. I znowu skipnąłem i nie wiem, o co chodzi. Jack przyznał się, teraz muszę iść do latarni i spróbować zdjąć klątwę. I tutaj sugestia widzów kochanych, których w tym miejscu mam, bo ja was kocham, że 40 trzeba mieć retoryki, tak? To nie jest problemem, bo już tyle posiadam. Można tylko quick save'a zrobić, widmo. I super, nie wiadomo, o co chodzi. Spróbować zdjąć klątwę, no fajnie, tylko co to oznacza? Ja mam zabić go? Pomodlić się? Może do Xardasa pomówić, bo jeżeli chodzi o te klątwy, to kto mógłby mi pomóc? Watra łamane przez Zardy. Tu jest jakaś interakcja. Tu jest jakiś efekt prześliczny. A, bo tu jest runa na ścianie. Ciekawostka. Хорошо, что ты тут. O, w końcu przyszedłeś, mam do ciebie pewną sprawę. Мне стало известно, что перед своим прибытием в Харинис. Паладини затопили pewną piracką łódź. Przed zniszczeniem jednej ze świątyń Beliara, paladyni zebrali z niej wiele cennych przedmiotów. Był tam jakiś pierścień. Ej, mniej detali. Xardas chce, abym odnalazł tego człowieka i odzyskał pierścień. Powinienem porozmawiać o tym z Gregiem. No dobra, fajnie, tylko to znowu niepotrzebny quest. No, relatywnie, no powiedzmy, że potrzebny, ale mnie nie interesuje w tym momencie. Ja chciałem rozwiązać to zadanie związane z latarnią. Watras śpi. I nie ma tu nic ciekawego, no to kurde. Powiem wam tak, Broys and Girls. Dzisiaj będzie krótki odcinek, taki skamerski, bo idę zaraz do pracy, ale... No właśnie, tak można to skwitować. Panie i panowie, na dzisiaj to tyle, taki bardziej skamerski odcinek, nic nie powiedziałem, ale obroniłem dobrej opinii Gothica. I co, widzimy się jutro przyspamuję filmikami, a dzisiaj taki bardziej bejcik.